W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z wnętrza Piotrkowskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pozdrawiam w piątek 6 października. A słowa pozdrowienia opieram na hasłach dnia. Pierwsze z nich zapisane jest w 7 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza, gdzie znajdujemy takie słowa. Słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Drugie hasło wyjęte jest z 8 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus mówi: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Współczesne badania wyraźnie pokazują, że ci, którzy odnieśli największe sukcesy, którzy odnoszą sukcesy w nauce, sporcie, którzy odnoszą sukcesy w biznesie, sztuce, muzyce, technice czy technologii i tak dalej, byli czy są jednocześnie wybitnie utalentowanymi, ale także byli czy są wytrwali w swoich działaniach. Bo sam talent nie jest żadną gwarancją sukcesu. Do sukcesu obok talentu potrzebna jest jeszcze wytrwałość. A czym jest wytrwałość? Jedna z definicji mówi nam, że wytrwałość to konsekwencja, wytrwałość to upór, wytrwałość to zdecydowanie w działaniu oraz dążeniu do celu. Wytrwałość określana jest także jako nieugiętość, niezłomność, samozaparcie czy cierpliwość. W naszym chrześcijańskim życiu obowiązkiem jest wytrwać w słowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale wytrwać to nie znaczy wytrwać w naszych myślach o tym słowie, często błędnych, często fałszywych, lecz wytrwać w refleksji nad tym słowem, w rzetelnej interpretacji tego słowa. Nie wolno nam ze słów Jezusa Chrystusa wyczytywać czegoś, czego w nich nie ma. Nie możemy być ponad słowem naszego Pana, ale musimy być wsłuchani w to słowo i być Jemu posłuszni. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni słowu Chrystusa w naszym życiu, urzeczywistnia się prawda. Prawda, która czyni nas wolnymi. Apostoł Paweł nauczał, że wolni jesteśmy dzięki Ewangelii, ale wolność chrześcijańska w Ewangelii naszego Zbawiciela nie jest równoznaczna z samowolą, anarchią czy niekontrolowanym postępowaniem. Apostoł Paweł, pisząc o sobie, przestrzega wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. Przestrzega także i nas. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Współczesny człowiek uważa się za wolnego, wyzwolonego spod wszelkiego rodzaju tradycji, nawet tej tradycji o charakterze etycznym, o charakterze kulturowym, rodzinnym, religijnym.
Współczesny człowiek często manifestuje swoją wolność, swoją niezależność. I motywy takiego postępowania mogą być bardzo różne. Czasem są to motywy egoistyczne, ograniczające wolność innego człowieka. Dzisiaj ludzie bardzo często oburzają się, kiedy usiłuje się im powiedzieć, że ich postępowanie jest niewłaściwe. Wielu współczesnych ludzi myśli i mówi podobnie. Wielu współczesnych oburza się podobnie, jak niegdyś zachowywali się słuchacze Jezusa, gdy On kierował do nich słowa Ewangelii, słowa ukazujące błędną, naganną drogę ich życia. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj słyszymy: ja niczego nie muszę. Takiemu człowiekowi nie wolno niczego narzucać, bo napominany czy wzywany do porządnego życia oburza się i mówi: wszystko mi wolno, jestem przecież wolnym człowiekiem. Drodzy słuchacze, niestety nie ma prawdziwej wolności na świecie. Na świecie nie ma prawdziwej wolności. Tak naprawdę wolnymi jesteśmy jedynie w Jezusie Chrystusie, tym, który, aby nas uczynić wolnymi, oddał swoje życie na krzyżu, na Golgocie. I o tym trzeba nam pamiętać. Trzeba nam pamiętać w kontekście naszych rozważań na temat wolności i na temat wytrwałości. Niechaj w tej wolności zgodnej ze Słowem Bożym, Bóg nam błogosławi wytrwałości w tej wolności. Niechaj Bóg nam błogosławi. A na zakończenie chciałbym przeczytać krótkie przemyślenia zawarte w przewodniku z Biblią na co dzień. Mówię tak temu, który mnie stworzył. Mówię tak Jego słowu i wezwaniu. Tak założycielowi i stwórcy świata. A On trzyma mnie w swoich dłoniach. Niech nam Bóg wszystkim dziś i w kolejnych dniach błogosławi. Amen.